dokumentów. Nie ukradnie, nie zabierze. Okazuje dokument. Panowie policjanci nie chcą spisywać do ręki. Komenda Policji w Olesnie, dyżurny, słucham. Dobry. Panie dyżurny, zapomniał się pan chyba przedstawić mi z imienia, nazwiska. Nie, proszę pana, dlaczego? Bo przedstawiłem się jako dyżurny i tutaj nie ma innego dyżurnego. Panie dyżurny, ma pan imię, nazwisko? Tak, mam. To proszę. A z kim ja rozmawiam? Budek Krzysztof, ale tutaj chyba zgodnie z zasadami instytucji w Policji pan powinien pierwszy. Gdyby pan znał te zasady, to wystarczyłoby pan, że dyżurny przedstawia się tylko ze stanowiska. Słucham. Mariusz Ter, aspirant sztabowy Mariusz Ter. Panie Mariuszu, policjanci z drogówki, nie jesteśmy na ty, panie Mariuszu. Panie Mariuszu, żeby pan ze mną rozmawiał w jakiś inny sposób, to będzie pan musiał najpierw wykazać... Gdyby pan zaczął... Dobra, mniejsza z tym. Jest problem. Panie Mariuszu. Policjanci z waszej komendy z drogówki próbują w tej chwili moją przyjaciółkę przymusić do badania alkomatem na podstawie swoich urojeń wielkościowych, których tam sobie się nabawili, nie wiem, na skutek czego. No dobrze, niech pan przechodzi do sedna, bo ja naprawdę nie mam czasu. Proszę pana, nie ma pan czasu, tak? Nie mam czasu. Dobrze. Czy pan jest w stanie zainterweniować do tych dwóch policjantów? Znaczy co, ona żąda pobrania krwi i chce pan, żeby pojechać pobrać krwi siłą, jeżeli nie chce tak, badać, wbrew woli, tak, co zgodnie z tą przysięgą, na którą artykułem 27 ustawy o policji, na którą żeście wszyscy tam składali przysięgę, pan, panie Mariuszu też, i chciałbym w końcu wyjaśnić, w jaki sposób wypełniacie tą przysięgę w stosunku do narodu polskiego, czyli Polaków. Dobra, proszę pana, ja nie rozumiem, co pan tutaj imputuje. A co pan rozumie, panie Mariuszu? Rozumie pan, że nie wiem, jest pan adwokatem i dzwoni pan w imieniu osoby, która jest w tej nie, chwili kontrolowana, proszę pana, jestem gorzej. Odmawia jestem badania. Gorzej. Jestem gorzej, proszę pana. Jestem władzą nad panem, proszę pana. Jestem władzą, jestem zwierzchnikiem władzy, suwerenem, proszę pana, zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, na który pan podobno składał przysięgę, którą pan łamie, na którą jest kodeks karny. Osoba, która jest kontrolowana, jest pełnoletnia, proszę pana? Słucham? Osoba, która jest legitymowana przez mój patrol drogowy, jest pełnoletnia? Pański patrol drogowy, tak? Tak. Jest pełnoletnia ta osoba, ta kobieta? Proszę pana, to jest mój patrol drogowy, bo policja podlega pod suwerena zgodnie z artykułem 4 Konstytucji i to jest mój patrol drogowy, który prześladuje moją przyjaciółkę Polkę w sposób nieuprawniony. Dobrze, proszę pana, ja w takim razie pouczam pana, że na czynność policjantów przysługuje panu skarga, ja tych pani, z panem rozłączę, bo ja nie jestem tutaj kompetentny do rozmowy na ten temat. Proszę pana, pan nie jest kompetentny, żeby cokolwiek robić w stosunku do Polaków i panie Mariuszu. Niech pan zadziała, jeżeli ci policjanci proszę nie pana, znają ja przepisów panu... prawa, na które się powołują i nie znają swojej przysięgi i nie wiedzą, po co są stworzeni, to niech ich pan doedukuje, a ja panu ręczę, że ja, jako zwierzchnik władzy i tym samym i policji, ja wam takie pisemko wystosuję, że wy będziecie mieli problem, że się nie połapiecie, o co tam chodzi. Ale to proszę to na piśmie faktycznie najlepiej będzie. Na piśmie w terminie 7 dni wykażecie swoje uprawnienia, przepisy, które są tworzone przez zdrajców, sprzedawczyków i oszustów, które bezmyślnie, bezkrytycznie małpujecie i wykonujecie na szkodę narodu polskiego. Dobrze, proszę pana, ta rozmowa się już robi, że tak powiem, ciężka. Proszę pana, ta rozmowa jest nazywana, niech pan zważa słowa, co pan mówi. Bo będziesz pan sławny, panie Mariuszu. U nas też jest to nagrywane, proszę pana. No, bardzo dobrze, mam nadzieję, że to opublikujecie, bo proszę pana, ja jako zwierzchnik władzy i ty pan zwierzchnik policji, tego żądam, żeby to było publiczne. Dobrze, proszę pana, policjanci są na miejscu, osoba, która jest legitymowana, niech pójdą po rozum do głowy, niech pójdą po rozum do głowy i niech zakończą tę interwencję. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. No, halo. No, już wszyscy się kłócą, już do dyżurnego dzwonią. Jeszcze, się pytam pani, jak pani zamierza fizycznie zbadać dokument? Mówię, niech sobie pani ruch pomaca. No, słuchaj. No nie jest takie sprawdzić. Ja dzwoniłem tam do oficera od dyżurnego do powiatowej, do Olesna, także już się zesrał, za chwilę powinno to się wszystko... No i dzwonił, to już dzwoni do niej.
to już dzwoni do niej. Właśnie. Ona mówiła, przepraszam, bo dyżurny dzwoni. Ty, on mi szarpał tu, bo ja odjechałam, no. A on odjechałam, zablokowali mi na rondzie ten, no to wróciłam się, nie? Aha. I on mi, dobrze, że zamknęłam drzwi centralny, mhm. A mi właśnie tego, bo będzie zimno. Mhm. I wyobraź sobie, że mi za, już szarpał mi za drzwi. No. No będą... On żyje bez przymusu, środków przymusu bezpośredniego. Ja mówię, nie otworzy szyby, ani nie otworzy auta. Aha. Mówię, bo pani czarpie za drzwi. Mhm. A ja mam dziecko, co, tłumaczy się, ta policjantka się tłumaczy. No bo ja przed chwilą tam wykonałem do powiatowej, do Olesna. Ty wiesz, no, bo on tam zaczął pajacować mi trochę z początku, ale wiesz, dzwoniłem z tego telefonu, co nagrywam już teraz, nie? Kurde, nie pomyślałem wcześniej. No ale Roland kłóci się po mojej stronie, gada tam z policją. On nie chciał wyciągać już normalnie z auta. Bo tutaj na telefonie się nagrywa, to jak ktoś, to może się dać swój telefon, niech sobie ze mną porozmawia. Pytam się pani policjant. A jak nie mam prawa jazdy przy sobie, to przecież na bębenie PESEL sprawdzacie. Czy ja mam uprawnienia? Drukarki dzisiaj laserowe, które robią takie fajne kolorowe, można zalaminować... Ale, no to właśnie to chodzi. To ja panu dam PESEL. Ja panu, ale pan fizycznie co, pan tłumacza i pan sprawdzi? Wie pan co, bujać to my... Podam panu PESEL. A, pan nie chce PESEL-u. Nie chce. I PESEL podrabiają też i pan sprawdzi moje uprawnienia, że nie mam punktów karnych, że nie mam zabranego prawa jazdy, ale pan nie chce tego zrobić. Pani na początku wygodała nam dokument. No to proszę mi dać swoją legitymację. No to ja panu też pokazuję. Ja mam pani okazać na straży policję, bo to takie prawo i obowiązku, że mam tylko pani okazać. A pani jako dokument... Artykuł 61 ustawy o policji. Okazanie dokumentu. Uprawnienia policjanta, że mam pan sprawdza, mam... No to ja też sprawdzam. To nie jest sprawdzenie, no jak ja to sprawdzam? A co pan sobie pomaca? Pan sobie maca i swoją żonę. Dokument jest tylko papierowym poświadczeniem moich uprawnień. Proszę sprawdzić, czy ja mam... Kurwa, zaraz wyrzucę za okno i odjadę, no. Niech sobie zbierają z trawnika ten... Nie rób, Areta, tak. Nie rób tak. A możesz temu panu dać telefon swój, żeby porozmawiał sobie ze mną? Może lepiej nie. Czekaj, bo pani druga policjant rozmawia z dyżurnym, już się tłumaczy. Ja wiem, że się tłumaczy, bo ja tam dzwoniłem. No ja wiem, że dzwoniłeś. Bo ja to wiesz, jak już zadzwonię, to nie. Bo on myślał, że on tego. Ja powiedziałem, że mówię, ja tu dzwonię w imieniu władzy, ja jestem zwierzchnikiem pańskim i pan tutaj służy mi. Ale oni nie znają słowa suweren, o czym ty mówisz, to nie znają. Ale słowo niewolnik znają. Pan policjant w rączce wymaca, czy jest prawo jazdy legalne, czy nielegalne. Mhm. Ale co to ma za znaczenie, jak ja mam uprawnienia nadane? Czy mam dokument przy sobie? Oni nie pan mi powiedział, że jak ja nie mam prawa jazdy przy sobie, to nie mogę jechać. Tak. Pan ma urojenia wielkościowe. Niech pan wykaże, że przepisy są legalne. Nie o to chodzi. Nie. Jak nie ma... A, i dobrowolnie, że ja na krew dobrowolnie pojadę. Ja mówię, pan... Nie, pan ma nie. Na własny koszt! Tak. Ty dobrowolnie na krew, żeby on wiedział, czy ty jesteś trzeźwa, tak? No, pięknie. No, ja mówię, jaka jest podstawa do tego, że ja jestem nietrzeźwa? Czy ja jechałam źle? Ja mówię, a gdzie pouczenie? Areta, nie... A wiesz, ile tu aut wyjeżdża z tej drogi, co ja jechałam, tym kawałkiem? Roland też przyjechał i powiedział, no, jesteście po prostu upierdliwi, bo widzicie, że rejestracja inna. No. On ma uprawnienia, ja mu powiedziałam, pan nie ma żadnych uprawnienia do badań legalności dokumentów. On w ogóle nie ma uprawnień w tej chwili, że jest legalnym policjantem. A dobra, to oni są kurwa za to, wiesz. No, ale to nie ma co się, Areta, ich wypuszczać za to, poza ten. Najpierw to niech oni się pofatygują o wykazanie uprawnień. Ty jesteś zwierzchnikiem władzy, ty jesteś suwerenem, to ty ich kontrolujesz ze znajomości przepisów i służbie narodu. Zaraz zobaczymy,
czekaj, zaraz im powiem, czy ma gaśnicę i kurwa trójkąt, bo już mnie próbowali wyciągnąć z auta, że chcą zobaczyć, ja mam gaśnicę i trójkąt. Aha. Oni się, wiesz, uczą na mnie, nie? Nie mogę filmów nagrywać, bo mam pamięć całą zarąbaną, nie? Nie, jest pani policjant ładna. No i powiedz mi, co mam teraz zrobić? Nic nie robisz, czekaj, niech oni robią, a żądaj tylko wykazania uprawnień, że ty jesteś legalnym policjantem, działasz na podstawie legalnego prawa i wypełniasz sumiennie przysięgę, którą składałeś, służyć narodowi. Tylko nie ma któremu, nie? A to ja, to jest nie liczę, zapytaj się, któremu on służy narodowi, polskiemu czy żydowskiemu. I czy jesteś, aż słowo niewolnik, czy ty jesteś ich niewolnicą? To już mówiłam, Krzysiek, to dyskusja taka to już była. Jeszcze to o komu służy, też mówiłam. Pan chroni i broni? Co, misiu? No ale nas nie puszcza pan policjant, no. Armin już chce stąd jechać. Pan może respektować swoje prawa. A pan komu służy w tym momencie? No w tym momencie służę tutaj, żeby panią obsłużyć. Tak. Obsłużyć czy okraść? Pan chce skończyć kontrolę? To proszę. Ja utrudniam? Tak, pani sama to utrudnia. Niech pisze do wniosek do sądu, że utrudniasz. Jakie zrobi pani te same dokumenty, one wyglądają identycznie jak pani. Zaraz tu zrobię to i zaeliminujemy. One wyglądają tak samo, a będą podrobione. No to dlatego pan ma bęben, podaje PESEL, proszę pana. Wprowadza pan ludzi w błąd, bo nie mając przy sobie dokumentu uprawniającego do poruszania się danym pojazdem, nie znaczy, że ja nie mam uprawnień i nie mam prawa... Ale nie może kontynuować jak za panie nie ma prawa... Tak? Oczywiście, to jest przepis następny, który mówi... Ale panie, niech on wykaże, że ten przepis jest legalny i stanowiony w interesie i dla dobra narodu... Niech mi pan wykaże legalność tych przepisów najpierw, na które się pan powołuje, bo pan Żydom, narodowi żydowskiemu pan służy, a nie Polakom. Dziecko mi zacznie zaraz płakać. Gorąco ci? Tak, ale muszę wstać. Zdań sobie na chwilę. Artykuł 7 Konstytucji. Artykuł 7 Konstytucji. I protokół. Z tego, co oni robią, protokół nie spisują, bo się za długo trzymają. Ja bym radziła państwu już spisywać protokół, bo mnie trzymacie tutaj prawie będzie godzina. Więc proszę z czynności protokół... Nie, z czynności zatrzymania protokół. Pani jest wolnym człowiekiem. Hurra! Wolna jesteś, to powiesz, że już odjeżdżasz. Mama! Roland, słyszałeś? Pan powiedział, że jestem wolna, więc ja odjeżdżam. Ja wolna, pani jest wolnym człowiekiem, powiedziała. No. Pan mi napisze protokół z tego zatrzymania, czy nie? Tak, czy nie? Nie ma zatrzymania. Nie ma zatrzymania. Nie ma czy... Super. Odjeżdżaj. Ty słyszałeś? Tak, tak, jest nagrane. Roland, słyszałeś? Był ci świadkiem? Jest, to jest nagrane, reszta. Proszę napisać do sądu. Odmówiła kontroli. Drogowej. Areta Jakubowicz, PESEL 82030. I z głowy. Armin, siadaj, odjeżdżamy. Pięknie. Jestem wolnym człowiekiem, na to czekałam właśnie. Pięknie. Dobra. No. A ty mi powiem, że jestem wolny. Słyszałeś? Słyszałem. Jedź. Jak będą cię gonić, to się zatrzymaj, nie? To co? Jak będą cię gonić, to się zatrzymaj, nie? No tutaj też mnie zagrodzili na tym. A co tam? Krzysiek zadzwonił do dyżurnego tutaj do Lesna, kurwa. Żeby im, wiesz. Mama, czemu nas pozwoli? Ty też, Krzysiek, słyszałeś, że jestem wolnym tak, człowiekiem? Jest Areta nagrane. Tak, jesteś wolny. Tak, jest nagrane. Ja mam pana poinformować, że to, co pan powiedział, to było nagrywane. Mama! 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 Pytaj się coś! Powiedz, że dobrze, ty będziesz już z nimi tylko na piśmie rozmawiać, a nie będziesz o ich urojeniach tutaj dalej słuchać. Mama, pytam się coś! Czekaj. A jakie są podstawy do przebadania kontroli? Chcę się podać badaniu. Tym brudnym czymś? Nie, no, nie.
Ale to jest nielegalne urządzenie, co armii? Tu pan policjant nam pozwolił pojechać. Tu nam pozwolił pojechać. Urządzenia jest ustnik pani. Czy jest z tego wydruk? Zostanie pani protokół, na żądanie. Tego badania, alkosensory. Nie, nie dmuchaj, ty nie masz takiego obowiązku. Oni najpierw niech wykazują, że są legalną policją. Poczekamy na komendanta. Poczekamy na komendanta. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają jakiekolwiek wyobrażenie. Przepraszam, Armii, nie możemy jechać. To co, komendant ma tam przyjechać do ciebie, Areta? No chyba. To ty, czekaj, ja się wezmę, rozłączę teraz, skoro ty czekasz, ja sobie zadzwonię jeszcze raz tam do Olesna. Policja Olesna, słucham. Dzień dobry, znów pańskie imię i nazwisko, Chłopak Krzysztof z tej strony? Jeszcze raz, polskim rozmawiam? Chłopak Krzysztof. No, tak, słucham pana. Jeszcze, ja słucham pańskiego imienia i nazwiska, że z polskim rozmawiam. Młodsza z Pięszczyszka Tomasz, proszę. Tak. Proszę pana, odnośnie tej kontroli, którą budzicie, interwencji, którą próbujecie na siłę zrobić wbrew wolnego człowieka Arety Jakubowicz. Proszę pana, pan zdaje sobie sprawę, że niewolnictwo w Europie jest zniesione i zakazane. No ale to nie ma związek jedno z drugim. Nie. Pan tego nie. Znaczy, nie. Pani Areta Jakubowicz jest niewolnikiem, który musi wykonać polecenia policjantów, którzy panu podlegają? Tak, jest policjant służbowy nadane, że pani ma opuścić pojazd. Pani, a proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie legalnego prawa pani Areta Jakubowicz jako człowiek wolny ma opuścić swój pojazd? Na w związku z ustawą o policji. Czy pan jest w stanie wykazać, że ta ustawa o policji jest stworzona w interesie i dla dobra narodu polskiego zgodnie z artykułem 7 konstytucji, na którym pan i państwo ustawią o policji? Halo, halo, coś nam bardzo przerywa, bo pan jest bardzo daleko, albo pan dzwonił z jakiego telefonu. Ja nie mogę... Jak przerywa, proszę pana, się nagrywa. Aha, nagrywa się, dobrze. Tak, tak, to proszę nie robić. Jeszcze raz panu powtórzę. Czy działania pańskie i pańskich kolegów są w interesie i dla dobra pani Arety Jakubowicz? Nie wiem, ja nie jestem na miejscu, ja nie mogę takiej rzeczy ocenić. Ja wiem, że jest podana, jest kontrola. Zgodnie z tym przepisem. Jej woli przymusi badania automatem. I teraz tak, proszę pana. Tak, tak. Pani Areta Jakubowicz, pani Areta Jakubowicz, w momencie, kiedy się zgodzi na badania automatem, tylko wtedy, gdy ten pan policjant podpisze się tam z imienia i nazwiska, że ma uzasadnione podejrzenie, że jest nietrzeźwa, dobrze? Nie, pan nie będzie mi mówić, co ja mam robić. Nie, proszę pana, to ja panu mówię, co pan ma robić, bo pan służy, zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, narodowi polskiemu, na którą pan składał się cudownie bronić i chronić i jej służyć, tej Konstytucji. Ale niech pan nie krzyczy. Nie krzyczę, proszę pana, mam teatralny pan szef. Podniósł głos, jak się z panem stało, tak. Zgodnie z nowym rozporządzeniem. Proszę pana. Ale ja teraz mówię, ja panu nie przerywałem. Mogę wypowiedzieć się ja teraz? Proszę. Zgodnie z nowym rozporządzeniem o prawie ruchu drogowym, podpunkt F z 90 artykułu 92 lub tam, nie mogę panu teraz znaleźć, przy popełnionym wykroczeniu przez kierującego podczas kontroli policjant jest obligowany do badania na urządzeniu alkosensor. Więc pan ma pretensje do mnie, że ustawodawca tak napisał. Tak, wiem dlaczego, a my, przepraszam, nie skończyłem. My robimy zgodnie z literą prawa. Jeżeli pan uważa, że jest co inaczej, to ja przepraszam. Tak, proszę to jest pana sygnał, ale my godnie robimy. Zgodnie, ten podpunkt zrobiony był właśnie wobec takich panów jak pan w tej chwili, że pan ma wiele pretensji do tego. Jest tak. Obowiązek, jeżeli osoba popełnia wykroczenie. Obowiązki, proszę pana, to są dla niewolników. Niech pan teraz mam obowiązki. Teraz niech pan nie słucha, teraz niech pan mnie słucha. Proszę pana, pan jest policjantem, pan przysięgał, że będzie pan przestrzegał zapisów prawa i żeby prawo nie było stworzone na szkodę Polaków, to jest... Tylko i wyłącznie wasza wina policjantów, że ta banda oszustów podających się za posłów, którzy nie potrafią wykazać tego, że mają mandat społeczny do rządzenia i tworzenia prawa dla Polaków. Rozumie pan? Zapisy tworzone na szkodę Polaków, niezgodne z artykułem 7 Konstytucji, są nieważne, rozumie pan?
Dobrze, ale ja pan nie co ja panu poradzę, że jest no tak... To dlaczego pan małpuje te przepisy, które są nieważne? Z samego zapisu Konstytucji artykułu 7. No trudno, no tak. No właśnie, proszę pana, ja Prawo i Sprawiedliwość i mamy napisane ustawy i zgodnie z tą ustawą my robimy pana, nasze czynności. Jeżeli pan będzie w stanie wykazać legalność tej ustawy, to ja będę z panem dopiero wtedy rozmawiał. A teraz tak, ja pana proszę o zaniechanie, czy tam nie wiem, co wy tam zrobicie, to już pańska jest decyzja, co pan zrobi. Pan za to będzie odpowiadał z imienia i nazwiska, za to, co pan podejmuje, bo pod pana podlegają ci policjanci, którzy... Nie, ja pod nami podlegają, ja w tej chwili ustępuję dyżurnego. To niewolnika, pan się odpowiadał, bo pan podejmie decyzję. Pan jest oficerem dyżurnym powiatowego, Komendy Powiatowej Wolnej. Ja jestem pan dyżurnym, ja w tej chwili zastępuję, ponieważ obecny pani, dyżurny pani jest w prokuratorze. Bo mi uciekło. Mhm. Czy jeszcze ma pan jakieś prośby, bo mam następną, mam interwencję i ja muszę to odebrać ten telefon. Proszę, czy ma pan jeszcze jakieś prośby tak, do mnie, tak, zażalenia? Pana, jeżeli cokolwiek robicie, to róbcie to zgodnie z przepisami, na które żeście składali przysięgę. To znaczy no, się na składaliśmy na ustawę o policji, zgodnie z ustawą o policji. Dziękuję, do widzenia. Proszę, proszę pana. Halo? No już nie odbierają ode mnie telefonu. Bo pani tutaj, która prowadzi interwencję, trudno to nazwać interwencją, bo protokołu nie będzie, ale mnie trzymają już prawie godzinę tutaj chyba. Uh-huh. Pani się tłumaczy dyżurnemu. Aha. Aha, to dlatego dyżurny nie odbiera telefonu. No. No. Teraz zadzwoń, bo skończyła. Uh-huh. Nie skończyła. Drugi radiowóz jedzie, chyba mnie zakują w kajdanki. Co? Bo mnie chcą siłą doprowadzić na badanie krwi. Mhm. I to wiesz, jeżeli będą próbować cię na siłę doprowadzić na badanie krwi, czy tam badanie alkomatem, to już nie stawiaj wtedy oporu, to zrób wtedy. Tylko powiedz, że to już zaznacza, i to będziemy nagrywać, że to jest wbrew twojej woli. Pan policjant mnie poinformował, że ja go nie mogę nagrywać i rozpowszechniać tego wizerunku. Ale on ma, ale oni są głupi. To się dziwi. Ale oni są głupi, debile do policji są zatrudniani. Bo jesteś na głośno mówiącym. Składał przysięgę. Artykuł 54 Dwa. Konstytucji. Panie nawet dla siebie było trzeba odjeżdżać. Dziwnym trafem nie chciała w ogóle. Tak, kiedy zaczęłam odjeżdżać, jak pan... No super! Państwo nie chcą mnie spisać z okazanych dokumentów, są do rączki i do auta, no wie pan co? Tam bliżej. Oni muszą do auta dostać dokumenty, zapraszano mnie tam. Aha. Po tym pan tutaj szarpał za drzwi. A pan ma prawo mnie wyciągać. W tym momencie nie zatrzymałeś go sądzący. Pan najpierw nie wykazał jeszcze swoich uprawnień, że jest pan legalnym policjantem, a nie przebierańcem. Niech pan, bo pan nie umie pisać, pan może pisać tylko w radiowozie. Niech państwo spiszą te... A niech, powiedz mu, niech sobie zdjęcie zrobi twojego dokumentu. Pan kręcił to wszystko? Nie można. Jeżeli pan... tak, to ja nie zezwalam na moje... A pan jest do czas służby! Mundur pan masz? Widzi pani, że pan się pod pani medium. Nie zezwala na okazanie mojej twarzy. To niech się zwolni z policji. Ja produkuję dowody na... Ja dla siebie samego jest okej, wszystko nie, ale... Pani świadkiem, proszę mi nie mówić, co mam robić, bo telefon mi sugeruje, sobie stoi, tu mogę stać. I może sobie tam nagrywać. Ja to mówię, że proszę nie nagrywać. Pani też może nagrywać. Tak, i powiedz im, że będą w internecie. Pana? Pan jest na służbie. Nie jest pan na służbie? Taki zakres karny, że pan się... Taki zakres karny, że ojojoj, nie pozbieram się. Ostrzegam. Ale to mówię, my uprzedzamy. Nie, pan też też. Powiedz, że ty też uprzedzasz, że załamanie przysięgi za zdradę narodu polskiego też jest kodeks karny. Szubienica jest za zdradę narodu. Szubienica. W najlepszym... A w najlepszym wypadku dożywocie. Po co ich jeszcze darmo zjadów ten? 1,5 metra sznura udźwignie każdą sprawiedliwość. Każde prawo. No
to nie chcą mnie spisać z dokumentów okazanych. Muszą mieć do rąk. Do ręki to ja już mówiłam, co państwo mogą. Nie, to jest pana problem nieznajomości prawa. Mojego. Ja mam prawa, jestem wolny. Ty jesteś jego władzą. Proszę sobie sprawdzić artykuł 61. Ja wiem, okazanie, tak, okazać dokument, ale podczas legitymowania, to jest kontrola drogowa. No i co z tego? Ja skontroluję panią, moja, ale to nie mam dokumentu, proszę mnie na bębnie sprawdzić. 820303. Mam uprawnienia kierowcy, mogę jeździć, nawet jak nie mam tego świstka przy sobie. No to proszę wykonywać swoje obowiązki, a nie nadużywać prawa. Przekraczać uprawnienia swoje. No, przekraczać uprawnienia, to oni umieją, jedyne co umieją. Tak, przekraczają uprawnienia w tej chwili, łamią. Czekają tylko, aż odjadę, bo chcą mnie na pokazówkę skuć. Z dzieckiem matka jedzie i przetrzymujecie mnie tutaj w tym momencie już godzinę czasu. Przetrzymujecie mnie tu. Bezpodstawnie, bo wam się nie chce długopisika przenieść 2 metry. Powiedz, że są na żywo nagrywani. No stop, są nagrywani. No bo grzeje się, przecież nie jest ciepło. A. Po prostu grzałam auto, no z dzieckiem jestem. To nigdzie nie pojedziemy. No już nigdzie nie pojadę. Czemu jest włączony mobilizer? Bo jak wyłączyłaś silnik, to wiesz, on się nie ładował akumulator tobie. Słucham? Nie, nie, nie. Wiesz, że na zero ma pani, a świecą się pani. No to od waszych się odbijają chyba. Tata. Nie. Co? Ja pani dokumentów i do sądu wstanę. Proszę. Jednak wyszło na moje. Dobrze. Za nieokazał kara będzie, to proszę mnie karać. Tak, jak udowodnią najpierw, że działają na podstawie legalnego prawa, zgodnego z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Dopiero wtedy będziecie mogli karać, a na razie to zbierać tych mundurów... Półtora metra sznura udźwignie każdą niesprawiedliwość. Każde prawo. Każde prawo i tych, co ich wykonują. Ktoś klepał. No dobrze! Ja nie w tym... Nie mam. To znaczy się ja już mogę... Już cię puścili, tak, Areta? Co? Puścili cię już, tak? Nie. Dyżurny pozwolił mu zrobić zdjęcia. Aha. Dokumentów. Dobrze. Dobrze, niech krzykują dowody na swoją winę. Niech krzykują i pisze, co pan ma pisać. Tak. Podjedziesz mi tu, dobra? Ale już nie chcą, żebyś dmuchała? Nie. A, zmieniło im się. Też dobrze, też bardzo dobrze. Pan mi mówi, jak to będę strasznie ukarana. Tak? Niech on najpierw... Już Arminek zaraz nie chce. On chyba nie wie, co on gada jeszcze. Powiedz mu, że pan jeszcze nie wiesz, co pana czeka teraz. Ale rozumiesz, trzymać babę z dzieckiem przez to, że cały czas mu mówiłam, niech spisze, albo on musi spisać w radiowozie. Aha. Bo tam... On musi kurwa w radiowozie spisać, bo on ma tam przyrządy do pisania. Niech siedzą na komendzie, jak będą potrzebni, to ich się wezwie. A teraz to niech się zamyka... Strażak w remizie! Jak to było? Żołnierz w koszarach, a policja w krzakach okrada Polaków. A policja jeździ i okrada Polaków. Tak. No przykro mi, Roland, ale ten... Nie krzycz. Nie mógł tego zrobić pół godziny temu? Zrobić zdjęć? Armin! No co, nudzi się. Nie mógł zdjęć zrobić pół godziny temu? Jak mu mówiła? Dyżurny mu pozwolił zdjęcia robić, ale to są barany. Tak, tak. Jakie to są barany? To oni... I będę miała... Dodatkowo paragraf za nieokazanie! Dobrze, 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 dobrze. O, dobrze, bardzo dobrze, niech piszą. Nie, o to chodzi. Nie wiem, no zobaczymy. Czemu mnie już nie chcą dmuchać? Nie wiem. Teraz już jestem trzeźwa? Ja się o sobie nie martwię, nic się nie martwię. Tylko podładuj mi ten sen. Jak odjadą, to zabiorę kable, wyciągnę. Już dmuchać nie muszę, ciekawe. I nie musisz okazywać i dawać im do ręki dokumentów. I nie musisz wykonywać ich poleceń, bo oni są twoimi sługami. Trochę, nie?
Tak. I światła zostawiłam wyłączone, bo podjeżdżałam tam, to miałam światło. Ty, ten protokół to on niesie, coś tam ma, pouczenie chyba. Niesie protokół, tak? To bardzo dobrze. Kopię dla ciebie. To na jak mi dacie potwierdzenie tego, to tak. I to jest wbrew twojej woli, bo ty nie wyrażasz na to zgody. No ja nie wyrażam zgody, to żeby było napisane, że wbrew mojej woli. Ale nie. No to jedziemy na krew. A to na krew, to dobra. No ale... Pan na badanie będzie odpowiadał za przymuszanie do badań medycznych, proszę pana, które są za... Zakazamy, to jest na głośno, Marta? Jak to nie mogę jechać swoim autem? Nie mogę pojechać na autem, wtedy jak nie chce się ktoś podać w badaniu, to jest podejrzenie, że ktoś jest nieszczęśliwy. Jak ktoś nie chce się podać, napisze na piśmie, że jest podejrzenie i ci da to do ręki i pojedziesz. To się potem popisze. Poczekaj, Krzysiu, bo mi się to ja też wyłączy. Pan mówi, że jak... Nie chcę się poddać, bo na krew mam jechać ich autem. A Roland powiedział, że w sumie oni mi powinni akumulator podładować, bo się przez nich rozładował. Aha. No ale tak. Jeżeli oni cię chcą wieść już teraz, bez twojej woli na badania trzeźwości, no. To już żądaj w tym momencie papieru i tego, i robić, Roland robi zdjęcie i z tobą jedzie papieru na to, że on cię podejrzewa o to, że ty jesteś trzeźwa, że on robi siebie pijaczkę. Ale nie słyszę, bo mi przerywało. Mówię jeszcze raz i krótko. Mówię, żeby żądaj dokumentu opisanego przez tego policjanta, że on cię podejrzewa o to, że ty jesteś nietrzeźwa. Dobra, dobra. No, na piśmie to. Halo? No już nie odbierają ode mnie telefonu. Bo pani tutaj, która prowadzi interwencję, trudno to nazwać interwencją, bo protokołu nie będzie, ale mnie trzymają już prawie godzinę tutaj chyba. Uh-huh. Pani się tłumaczy dyżurnemu. Aha. Aha, to dlatego dyżurny nie odbiera telefonu. No. No. Teraz zadzwoń, bo skończyła. Uh-huh. Nie skończyła. Drugi radiowóz jedzie, chyba mnie zakują w kajdanki. Co? Bo mnie chcą siłą doprowadzić na badanie krwi. Mhm. I to wiesz, jeżeli będą próbować cię na siłę doprowadzić na badanie krwi, czy tam badanie alkomatem, to już nie stawiaj wtedy oporu, to zrób wtedy. Tylko powiedz, że to już zaznacza, i to będziemy nagrywać, że to jest wbrew twojej woli. Po gębach od razu. Po gębach. No. A ten Roland nie może tego nagrywać, słyszysz? A Roland nie może tego nagrywać na telefon? Nagrywa. Po gębach wszystkie niech nagrywa. Mordy zobaczą się. No. Pan policjant mnie poinformował, że ja go nie mogę nagrywać i rozpowszechniać tego wizerunku. Ale on ma... Ale oni są głupi. To się dziwi. Ale oni są głupi. Ja pierdzielę. Debile do policji są zatrudniani. Cicho, kurwa! Bo jesteś na głośno mówiącym. Składał przysięgę. Artykuł 54 Konstytucji. Kniesz się i dasz mnie słuchać? Tak, kiedy zaczęłam odjeżdżać, jak pan... No super! Państwo! Nie chcą mnie spisać z okazanych dokumentów, są do rączki i do auta, no wie pan co? Tam bliżej. Oni muszą do auta dostać dokumenty, zapraszano mnie tam. Aha. Po tym pani tutaj szarpał za drzwi. A pan ma prawo mnie wyciągać. Pan najpierw nie wykazał jeszcze swoich uprawnień, że jest pan legalnym policjantem, a nie przebierańcem. Wie pan? Bo pan nie umie pisać, pan może pisać tylko w radiowozie. Niech państwo spiszą te... A niech, powiedz mu, niech sobie zdjęcie zrobi twojego dokumentu. Nie umie. Czekaj, bo...
Nagrywa się to wszystko, także wiesz, spokojnie. Pan kręci to wszystko? Nie można. Jeżeli tak, to ja nie zezwalam na moje... A pan jest podczas służby! Mundur pan masz? Widzi pani, że pani się pod pani myli. Nie zezwala na okazanie mojej twarzy. To niech się zwolni z policji. Ja produkuję dowody na... Jak dla siebie samego jest okej, wszystko nie, ale... Panie świadku, proszę mi nie mówić, co mam robić, bo to mi sugeruje. Sobie stoi, tu mogę stać. I może sobie pan nagrywać. Ja mówię, że proszę nie nagrywać. Pani też może nagrywać. Tak, i powiedz im, że będą w internecie. Pana? Pan jest na służbie. Nie jest pan na służbie? Taki zakres karny, że pan się... O, taki zakres karny, że ojojoj, nie pozbieram się. Ale to mówię, ja my uprzedzamy. Powiedz, że ty też uprzedzasz, że załamanie przysięgi za zdradę narodu polskiego też jest kodeks karny. Szubienica jest za zdradę narodu. Szubienica. W najlepszym... A w najlepszym wypadku dożywocie. Po co ich trzymać z podatków, kurwa, i jeszcze darmo zjadów ten? 1,5 metra sznura udźwignie każdą sprawiedliwość. Każde prawo. To nie chcą mnie spisać z dokumentów okazanych, muszą mieć do ręki. Do ręki to ja już mówiłam, co państwo mogą. O, upadło. Trzymajcie mnie tu pinę. Aj, proszę protokół zatrzymania, bo w pracy go chcę okazać, bo dzisiaj nie mogę jechać w przedszkolu. Nie, to jest pana problem nieznajomości prawa. Mojego. Ja mam prawa, jestem wolny. Ty jesteś jego władzą. Proszę sobie sprawdzić artykuł 61. Ja wiem, okazanie, tak, okazać dokument, ale podczas legitymowania, to jest kontrola drogowa. No i co z tego? Ja skontroluję panią, moja. Ale to nie mam dokumentu, proszę mnie na bębnie sprawdzić. 82030304387 mój PESEL. Mam uprawnienia kierowcy, mogę jeździć, nawet jak nie mam tego świstka przy sobie. No to proszę wykonywać swoje obowiązki, a nie nadużywać prawa. Przekraczać uprawnienia swoje. No, przekraczać uprawnienia, to oni umieją, jedyne co umieją. Tak, przekraczają uprawnienia w tej chwili, łamią... Czekają tylko, że jadę, bo chcą mnie na pokazówkę skuć. Z dzieckiem matka jedzie i przetrzymujecie mnie tutaj w tym momencie już godzinę czasu. Przetrzymujecie mnie tu. Bezpodstawnie, bo wam się nie chce długopisika przenieść 2 metry. Powiedz, że są na żywo nagrywani. No stop, są nagrywani. Dobrze. A nie okazał kara będzie, to proszę mnie karać. Tak, jak udowodnią najpierw, że działają na podstawie legalnego prawa, zgodnego z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Dopiero wtedy będziecie mogli karać, a na razie to zbierać tych mundurów... 1,5 metra sznura udźwignie każdą niesprawiedliwość. Każde prawo i tych, co ich wykonują. Nie wiem, czy te pieczonki ktoś klepał. No dobrze! Nie, ale to za... Ja nie wstrzymam. Nie mam. To znaczy się, ja już mogę... Już cię puścili, tak, Areta? Co? Puścili cię już, tak? Nie. Dyżurny pozwolił mu zrobić zdjęcia. Aha. Dokumentów. Dobrze. Dobrze, niech krzykują dowody na swoją winę. Niech pan pisze, co pan ma pisać. Tak. Pan mi mówi, jak to będę strasznie ukarana. Tak? Niech on najpierw... Już Arminek zaraz nie chce. On chyba nie wie, co on gada jeszcze. Powiedz mu, że pan jeszcze nie wiesz, co pana czeka teraz. Ale rozumiesz, trzymać babę z dzieckiem przez to, że cały czas mu mówiłam, niech spisze, ale on musi spisać w radiowozie. Aha. On musi kurwa w radiowozie spisać, bo on ma tam przyrządy do pisania. Niech siedzą na komendzie, kurwa. Jak będą potrzebni, to ich się wezwie. A teraz to niech się zamyka... Strażak w remizie! Jak to było? Żołnierz w koszarach, a policjant w krzakach okrada Polaków. A policja jeździ i okrada Polaków. Tak. Ty, ten protokół to on niesie, coś tam ma, pouczenie chyba. Niesie protokół, tak? To bardzo dobrze. Kopię dla ciebie.
to to rzeczywiście idziemy na krew. I jak mi dacie potwierdzenie tego, to tak. Pani protokół. I to jest wbrew twojej woli, bo ty nie wyrażasz na to zgody. No ja nie wyrażam zgody, to żeby było napisane, że wbrew mojej woli. Ale nie. To jest na głośno, Marta? Jak to nie mogę jechać swoim autem? Nie mogę pani jechać, bo pan, wtedy jak nie chce się ktoś podać w badaniu, to jest podejrzenie, że ktoś jest nieszczęśliwy. Jak ona, ktoś nie chce się podać, napisze na piśmie, że jest podejrzenie i ci da to do ręki i pojedziesz. Ja się potem opiszę. Poczekaj, Krzysiu, bo mi się to ja też wyłączy. Pan mówi, że jak nie chce się podać badaniu, że na krew mam jechać ich autem. Komend powiatowa Policji w Olesnie, sekretariat komendanta, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani sekretariat. Dzień dobry. Tak, pani sekretariat, chciałbym rozmawiać z panem komendantem. Komendanta nie ma, a zastępca wyjechał na chwileczkę. Aha. A proszę panią, jaki mamy dzisiaj dzień? Poniedziałek. Poniedziałek. A gdzie powinien być w poniedziałek komendant? Komendant Kubicki jest na urlopie. Aha, a zastępca? A zastępca wyjechał do prokuratury na chwileczkę. Jest w służbie, wyjechał do prokuratury. Aha, a jaki ma grafik na dzień dzisiejszy? Ale kto? No komendant. Komendant jest na urlopie. A zastępca? Jaki grafik ma instytucja Komenda Powiatowa w Olesnie na dzień dzisiejszy? Komendant jest na urlopie, a zastępca pracuje od rana. Aha, a czymże sobie komendant zasłużył? A co powinien robić komendant od rana? Dzisiaj jako grafik... A z kim ja mam przyjemność rozmawiać? Mamy poniedziałek, proszę panią, tak? Z kim ja mam przyjemność rozmawiać? Pani sekretariat, nie przedstawiła mi się pani. Aneta Kula. Bardzo miło, Chudek Krzysztof. Dzwonię w imieniu zwierzchnika władzy narodu polskiego zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, na którą policjanci składali. Pani jest policjantką czy sekretarką tylko? Nie, sekretarką tylko. Tak, policjanci składali przysięgę, więc dzwonię w imieniu kontroli zwierzchnika władzy, bo naród sprawuje władzę nad policją, którą karmi i która działa na szkodę narodu polskiego. W takim razie ja poproszę z osobą, która zarządza tą jednostką Komendy Powiatowej w Olesie. To ja teraz w tej chwili łączę pana z oficerem dyżurnym, pod nieobecność szefa oficer dyżurny. Bardzo proszę. Nie, ja chcę rozmawiać z kimś, kto pilnuje teraz oficera dyżurnego. Ale ja panu właśnie powiedziałam, że szef wyjechał na spotkanie do prokuratury w tej chwili oficer dyżurny. Aha, i rządzi w tej chwili oficer dyżurny. Oficer dyżurny. Tak, rządzi i on podejmuje decyzje i on za wszystkie decyzje będzie odpowiadał swoją głową. W tej chwili jest oficer dyżurny, mogę pana połączyć, tak. Bardzo proszę. Dobrze, to ja bardzo proszę. Halo, komenda policji w Olesznie, dyżurny, słucham. Panie dyżurny, znów pan się nie przedstawił. Ja, to pan znowu, wie pan co, dyżurny musi się przedstawiać na żądanie osoby, jeżeli faktycznie żąda, przedstawiam się stanowisko. Osoba żąda, tak. Tak, no to aspirant sztabowy Mariusz Cers. Bardzo panu dziękuję, Chudek Krzysztof, z tej strony ponownie. Dobrze. Chciałbym się dowiedzieć, jak się zakończyła interwencja w stosunku do pani Arety Jakubowicz? Wie pan co, nie mam jeszcze takiej informacji na obecną chwilę. Aha. Proszę pana, mam do pana prośbę, bo pan, z tego co się zdążyłem zorientować, pan jest teraz odpowiedzialny za działania wszystkich policjantów, bo sprawdziłem, że komendanta ani jednego, ani drugiego nie ma, zwalili na pana głowę całą odpowiedzialność za to, co tam robicie. Proszę pana, to jest zwykła kontrola drogowa, tutaj żadnej, że tak powiem, krzywdy nikomu się nie dzieje. Tak, jest, proszę pana, a to co ja teraz robię, to jest zwykła kontrola zwierzchnika władzy narodu polskiego nad działalnością przestępczą policjantów z Olesna. Proszę pana, no cóż mi tutaj pozostaje? Pouczyć pana tylko o tym, że może pan... A nie, proszę pana, nikim bym nie pouczać, proszę pana. Ja pana pouczam, że łamiecie prawo, na które składaliście przysięgę, czyli konstytucję. Ale to proszę pana zostanie, jeżeli pan złoży tutaj skargę, zostanie wyjaśnione, czy złamaliście prawo, czy nie złamali. Proszę pana, wy macie wykazać to, działacie na podstawie legalnych przepisów. Ja tego teraz z panem rozmawiając przez telefon
nie ustalę, czy złamaliśmy prawo, czy nie, bo według tutaj mojej wiedzy żadnego prawa proszę nie złamaliśmy. Proszę pana, pańska wiedza jest zerowa, proszę pana. Dobrze, dobrze, że akurat pan ma proszę dobrą pana, wiedzę. Proszę pana, pan się przygotuje, bo proszę pana, pan odpowiada w tej chwili z imienia i nazwiska. Pan odpowiada za działalność panu podległych policjantów w Olesznie. I jeżeli, jeżeli działacie na szkodę narodu polskiego, łamiecie przysięgę, nad którą jest kodeks karny, artykuł 127, paragraf 1 kodeksu karnego, za zdradę ojczyzny, słyszy pan, co ja do pana mówię? Tak, tak. I kolaborowanie z zakamuflowanym żydowskim okupantem ojczyzny, to za to jest kodeks karny przewidziany ustawowo, który nad prawem, które jest nielegalne, ale zgodne z polską racją stanu, zgodne z artykułem 7 Konstytucji i pod takie zapisy będziecie podlegać wy, policjanci, bo działacie na szkodę narodu polskiego i Polaków. Dobrze, proszę pana, ja tu mam wiele innych jeszcze spraw na głowie, ja nie mogę z panem rozmawiać. Proszę, to ja proszę bardzo, tak jak już mówiłem, bardzo proszę, bo proszę pana, macie taką niespodziankę z tych kontroli, nie macie prawa wyjeżdżać i kontrolować jakichkolwiek ludzi do momentu, dopóki nie wykażecie legalności przepisów, na które się powołujecie. Resztę, więcej informacji, proszę pana, jest na tecichocki.pl. Tam jest dekret wydany w imieniu zwierzchnika władzy. To jest najwyższy akt prawny. Proszę pana, my posługujemy się aktami prawnymi, które są ogłoszone na stronie... Proszę pana, pan powinien się posługiwać rozumem, a nie zapisami papieru. Na pan papierze. Nie sprawdzając legalności tych zapisów. Czy mam się czuć obrażony? Co teraz pan powiedział? A to wchodzi, czy pan się czuje obrażony. Może się pan czuć. Moje nazwisko Chudek Krzysztof, jestem osobą publiczną. Prowadzę stronę Zawodowy Polak. Ma pan tam wszystkie moje dane. Proszę mnie więc pozwać do sądu, skoro pana obraziłem. Zastanowię się. Bo pańska ignorancja jest tak wielka, że chyba, że pan jej nie potrafi objąć. Dobrze, proszę pana, ja mam następne czynności, muszę się z panem rozłączyć, jak pan proszę pana, pan mi w dalszym ciągu nie odpowiedział, co się dzieje z panią Aretą Jakubowską. Nie mam takiej wiedzy jeszcze. Jeżeli pan ma kontakt, proszę sobie zadzwonić do niej. A za ile mogę zadzwonić? Nie jest zatrzymana. Męczycie kobietę wbrew jej woli, proszę pana, ja pana informuję, że Areta Jakubowicz nie jest niewolnicą komendy powiatowej w Olesznie. Nikt jej tak nie traktuje jak niewolnicy. Nie? Zapewniam pana. Proszę pana, traktuje ją pan jak wolnego człowieka? Do momentu, do czasu, kiedy przeprowadzimy z nią kontrolę... Ale kto ma dał takie prawo, kto ma dał takie prawo, by jakiekolwiek czynności przeprowadzać? Tu jest ten problem. Kto panu dał prawo? Imię i nazwisko. Dobrze. Proszę pana. Kto panu dał prawo, by przeprowadzać drugiego człowieka? Imię i nazwisko mi pan powie. Dobrze, to chyba ta rozmowa nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja muszę się z panem rozłączyć. Pytanie zadaję. Kto panu dał prawo, by prześladować innych Polaków? Do widzenia. No, zgodziłam się dmuchnąć w strychy, ale dadzą mi walkomat, ale dadzą mi wydruk. Aha. Dobrze. I protokół z Nie będę jej dmuchać, bo już i tak godzinę jestem w plecy. I protokół z interwencji. Ja dzwoniłem przed chwilą do tego oficera dyżurnego, także protokół z interwencji powiedz, że my będziemy procedować ich nielegalne działanie. Już na papierze i na piśmie będziemy żądać wyjaśnień w imieniu zwierzchnika. Ale oni mi nie chcą dać protokołu. To co niech ci napisze, to że on odmawia wydania protokołu. Na piśmie niech się podpisuje. On mówi, że w sądzie wszystko będzie w sądzie. Ja mówię, dobrze, to, teraz, to bardzo, bardzo dobrze. To my przypilnujemy do tego, żeby oni to wszystko zapchali do sądu. A teraz niech ci napisze na piśmie, że odmówił ci wydania tego protokołu z interwencji. Najwyżej Roland weź włącz kamerę i mi nagra, jak on teraz będzie rozmawiał, że on mi odmawia, żebym miała dowód, że on mi odmawia, nie da mi protokołu, bo muszę mieć protokół, rozumiesz? Tak, on ci ma obowiązek dać protokół. No. Z tego, że przeprowadzają każdą kontrolę, muszą sporządzić notatkę. Ja chcę po prostu kopię tej notatki, to co oni teraz piszą. Nie wiem, czy mi zatrzymania dadzą. Mają mi zatrzymania i zmuchania dać dwa. Tak. I podpisać się, że... tego. Oświadczenie, że odmówił ci wydania protokołu. Włącz kamerę, jak to podejdzie, bo jak on odmówi i ten, to żebym miała to nagradę. Dowód, muszę mieć Roland dowód, na wszystko muszę mieć dowód. Ale ten pan oficer... Oni to nielegalnie robią, Roland, co ja ci mam tłumaczyć? Masz tutaj Armina, gdzie to interesują? A ich interesuje, że dziecko trzymają godzinę? Jacy to są ludzie? Z PESEL-u ani nic?
przez godzinę? Ciekawe, czy wygram to w sądzie. Ryta, oni po pierwszym piśmie oni tego nie wyślą. Rozumiesz? Po pierwszym... A niech wysyłają. No, oni tego nie wyślą, ja ci ręczę. Bo będą musieli sporo wykazać. Ja wysyłam SMS-a do firmy, ja ich jeszcze oskarżę o naciąganie mnie przewlekłe, o próbę przewlekłą tak. kontrolę. No ja dzisiaj o której będę w pracy? I próbę okradzenia cię z efektów twojej pracy. Co, oni nie mogą dokumentów wpisać? Muszą dorączki? Dorączki to może swojej żonie dawać. Nagrywa się, Areta. No niech się nagrywa. Nagrywaj. Bo jak oni tu podchodzą, to ja wyciągam telefon, żeby się nagrywało u ciebie tam. Dobrze, a dobrze. Na zewnątrz wyciągam. Armin, ja wiem, że ci się misiu nudzi, ale to temu panu powiedz, co on robi. Ten idiota w białej czapce nas zatrzymał. Z urojeniami wielkościowymi. A on nazywając mnie alkoholiczką mnie nie obraża? No przecież powiedział, że je się po pijaku. Ja chcę wjechać do domu i do pracy. Pani podeszła pierwsze co? O, jaki fajny piesek. I się odsunął. No ale czy ja jechałam? To, że przekroczyłam jakiś idiotyczny znak, czy to znaczy, że jestem pijana? Nic, Areta, oni będą mieli teraz problem, bo to wiesz, tak trzeba robić, tak trzeba robić. Ale to będzie pięknie wyszło. No. Pięknie wyszło, bo powiat oleśnicki dowie się, o co chodzi. No i to cała powiatowa policja będzie miała wielki ból dupy. Cała powiatowa policja będzie uważać, jak będzie czarna mamba jeździć. Aha. Zobaczysz, przestaną ci na tej drodze tu stać w krzakach. Zobaczysz. No, bo o to nam chodzi, żeby przestali okradać naród polski z efektów ich pracy. Nie rób tak, Armin, bo to wyrwiesz. No co ty robisz? Delikatnie trzeba. Na podstawie nielegalnych przepisów tworzonych przez braci wyznania handlowego. Widzisz, wtedy kiedy trzeba, to telefon nie na tyle naładowany, albo pamięci nie ma, ale bym nagrała, jak szarpie za drzwi pan policjant. No. Armin, nie? Tak jak u mnie też szarpał, nie? Oni są nerwowi strasznie nerwowi. No, ja go obraziłam. Biedny. Dobrze, będzie musiał wykazać czym. I chyba on cię obraża swoją ignorancją. On mi mówi, że ustawa o policji obowiązuje jego, a nie mnie. Ja mówię, ten pan wykonuje swoje obowiązki. Tak, sumiennie. Łącznie z przysięgą. Czy będzie sobie wybierał, co mu grozi. Co mu wygodne. Ja wyślę. Niech sobie mnie zapamiętają. Dobra. A ja jak cofałam, bo oni mi zajechali przed rondem, to jak ja cofnęłam, to zablokowałam od razu drzwi sobie i młodemu, nie? Centralnym. I dobrze. O, jak zaczął, podbieg zaczął szarpać drzwi, pukać mi w szybę, ja otworzyłam na 2 centymetry, wysłucham. A już 2 radiowozy podjeżdżały tutaj. Kto tam? A ostatni policjant w ogóle nie chciał nic gadać. Powiedział, pani, ja tu nic nie mam do tego, gdzie to. O to chodzi, o to chodzi. O to chodzi. Na pewno są dobrzy policjanci i w końcu zaczną wykonywać w interesie i dla dobra narodu polskiego tego. Ja tam nie wierzę, że tam są wszyscy źli. Bo niektórzy nie wiedzą jeszcze. Cicho, bo idą, nagrywaj. Dobry. Będę dmuchać. Czekaj, jeszcze protokół z tego. No, jedną kartkę pan ma. Panie drogi, nie wie pan, co pan czyni, co pana czeka. Pani być przebadana, że pani go dostała, nie? No. Ale wie pan co, a tamte podpisała pani ten drugi, co pani dałem, to pouczenie? Już pan podpisuje. Nie, a dlaczego? Nie podpisuj, Areta, nic. Nie podpisuj nic, bo ty wyrazisz zgodę na cokolwiek podpisując. Nic im nie podpisujesz. Ale to jest tylko pouczenie o prawach i obowiązkach. Nie podpisuję żadnych pouczeń, bo prawa są nielegalne. Nie podpisuj. Tutaj ja nie chcę wyrazić, że odmówiłaś podpisu. Na podpis pouczenia. A protokół zatrzymania też proszę. Jakie zatrzymania? No tego.
Jakiego zatrzymania? No kontroli drogowej. Nie, to... Interwencji, protokół z interwencji, długiej dość. Protokół z interwencji, słyszy pan? Nie ma takiego czegoś, jak protokół z interwencji. To będzie notatka. Nie ma czegoś takiego, proszę pana. To bardzo dobrze, bo się nagrywa. Bardzo dobrze pan mówi. To pan się douczy, panie ignorancie, policjancie. Protokół drogowej, nie ma czegoś takiego. Dobrze, dobrze, proszę. Już pan skieruje teraz wniosek do sądu? Dobrze, zrobimy coś. No wniosku do sądu też nie mam. Nie będzie wniosku do sądu. Ojejku, kochany. Panie policjancie, pan nie dopełnia swoich obowiązków cały czas. Wniosek do sądu? No jest sporządzony. Będziemy notatkę pisać na komendzie. Nie, proszę panią, wniosek do sądu. Ja panią informuję, że ta rozmowa... Moment, na jakiej komendzie? Moment, Krzysiek, moment. A oni mówią, że na komendzie. Będą spisywać notatkę. Zapytaj się, czy jesteś zatrzymana. No jestem, kurwa, godzinę mnie tu trzymają. Ale zapytaj, niech ci powie w końcu, czy ty jesteś zatrzymana. Niech mi pan jeszcze odpowie, jestem zatrzymana, czy nie jestem zatrzymana? Jest zatrzymaną osobą. Ale do kontroli drogowej byłam zatrzymana. No to proszę notatkę z kontroli drogowej. Tak, protokół z tego zatrzymania. No protokół, że dnia tego i tego, o godzinie tej i tej, pani przekroczyła znak taki, taki. Będzie to wszystko, to będzie. Pani nie dostanie tej notatki, niech pan się douczy, że tej notatki pan nie dostaje. No pan się nagrywa. Pan się nagrywa, proszę pana, niech pan waży słowa, bo pan jest niedouczonym ignorantem, panie policjancie szanowny. Poproszę pani wzrodzić masę ciała, bo jest do protokołu potrzebna. Dzięki pani. Na to będzie. A dowód mówi prawdę? Jaki ja mam wzrost? I wagi też nie podaję. 1,70 m. Ile mam? 4. A po co mu ten wzrost podajesz? Protokół z przebiegu badania sprzeczności. To jest dla pani tylko. Ale wypełniam w całości, żeby pani widziała tutaj. Tak, i nie podpisuj tego, bo to jest bez mojej woli. Bo tylko Areta podpiszesz, to znaczy, że wyraziłaś na to zgodę. Ty nie wyraziłaś na to zgodę, ci przebierańcy się przymusili. Słucham. Czy pani na coś choruje? Czy jest pani leczona? Odmawiam zeznań. Dobra. Nic pani nie spożywa, tak? Żadnego alkoholu? Odmawiam zeznań. O, następny jedzie. Wszyscy jadą. To jest zarządca drogi, remont. Wszyscy. A ten za mną też jest zarządca drogi? Czyli protokołu nie podpisywać. Nie podpisywać nic, oni niech podpiszą, bo to oni są twoimi sługami. Oni mają ci podpisać, że cię przymusili do badania alkomatem. Jeszcze. O, dziękuję. No, niech pani zaczeka. Pani powie. A pan twierdził, że jestem pod wpływem alkoholu, bo przyjechał. To teraz państwo będą mieli bardzo duże problemy. Bo urojenia o popełnieniu przez kogoś przestępstwa, to jest ich problem, nie twój.